Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś. Dla niechętnych może być Antoni, czy jak szanowny redaktor Orłoś kiedyś wymyślił, Dam Czesław, Jarząbek, to historia na kiedy indziej. W każdym razie w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o tryskającej lasce papieża, o zębach Krystyny Pawłowicz i nowej Miss, o Robercie Lewandowskim, a także o Pato Marcinie Roli. Nim zaczniemy, jak zwykle przypominam o subskrypcji tego kanału i obserwowaniu mnie na Instagramie, bo tam jest bardzo śmiesznie, a czasem bardzo smutno. A jak nie będziecie, szanowni Państwo, mnie subskrybować, to się wścieknę do cholery jasnej. Zaczynamy! Jedziemy! A zaczynamy od Wojciecha Olszańskiego, od Marcina Roli, który ostatnio raczej przeżywa gorszy okres. Jego odpowiedź na YouTube, który ciągle blokuje i banuje jego filmy za szerzenie, generalnie rzecz ujmując, nienawiści do wszystkich, którzy myślą inaczej niż szanowny pan Marcin, no nie idzie specjalnie, przynajmniej nic o tym nie słychać, żeby Banbaj był jakimś wielkim sukcesem. Co ciekawe, użytkownicy portalu nie mogą wrzucać na niego swoich treści. Taką możliwość ma tylko wybrane 20 podmiotów, czyli w zasadzie Banbaj w przeciwieństwie do YouTube'a jest jedną wielką cenzurą. Chociaż YouTube też jest trochę, ale dobra, nieważne. Do tego polskie służby zamknęły portale pana Roli w realu24.pl i w realu24.tv, gdyż służby uznały, że szerzą rosyjską propagandę. Pan Marcin, Jezu, właśnie mi się przyszło do głowy, że przecież ten drugi od Olszańskiego się nazywa Marcinek, przypadek? Nie sądzę. No ale wracając, oczywiście pan Marcin nie jest zadowolony z obrotu spraw i twierdzi, jak zwykle, że blokada jego portali to zwykła cenzura i zemsta polityczna i że zamierza domagać się odszkodowania od służb. Czytam o sobie, że jestem rosyjskim, żydowskim i chińskim szpiegiem. Niedługo posądzą mnie o bycie reptilianinem. Wiem, że inwigiluje mnie ABW, a ich ludzie podsłuchują moje rozmowy telefoniczne i czytają, co piszę na WhatsAppie i Signalu. I nadal nic mi nie udowodnili. Będę walczyć w sądzie o dobre imię z każdym, kto będzie mnie lub telewizję w Realu24 oskarżać o agenturę. Powodzenia, panie Marcinie, oczywiście trzymamy kciuki. Niestety to wciąż nie koniec serii jego niepowodzeń. Właśnie warszawski sąd orzekł, że ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych nie musi przepraszać za nazwanie go patostreamerem, czyli jak rozumiem sąd raczej przychyla się ku temu, że pan Marcin jest jedną z twarzy patologii w polskim internecie. Teraz ośrodek zapowiada, że będzie się domagać oficjalnych przeprosin od patostreamera, ale nie zakłada, że kiedykolwiek do nich dojdzie, bo jak informują Rola w innej przegranej sprawie, nawet po przegranej wymiguje się od wykonania prawomocnego wyroku. Pozostaje jeszcze tylko pytanie o to, czy pan Marcin jest rzeczywiście reptilianinem i to pytanie pozostawiam otwarte w sekcji komentarze dla Państwa. W końcu reptilianie też bywają raczej łysi, z tego co wiem. No i o co chodzi z tym patostreamerem? Strasznie jest to długie i wysublimowane określenie, a nie wystarczyłoby takie krótkie i zwięzłe debi. Wałcz. W miniony weekend policja z Wałcza Zachodniopomorskiej próbowała zatrzymać kierowcę motoroweru. Pewnie się Państwo zastanawiają, dlaczego próbowała zatrzymać, a nie zatrzymała. Otóż kierowca uciekał. W pewnym momencie lisek chytrusek porzucił swój pojazd i hyc! W rosnący obok rzepak. Następnie uciekł do domu, gdzie bardzo chytrze zgolił sobie wąsa. Niestety to nie powstrzymało dzielnych funkcjonariuszy, którzy znaleźli łobuza i zbadali alkomatem. Okazało się, że rzepakowy król miał promil alkoholu i grozi mu teraz do 5 lat więzienia. Pamiętajmy, nie każdy Superman po zdjęciu okularów jest nie do poznania, szanowni Państwo, czytam do Wrocławia. Wadowice. Z pomnika Jana Pawła II przy Bazylice trysnęła woda, a konkretnie z laski papieża. Nie jest to jednak cud, jak podejrzewają co po niektórzy, a sposób na promocję miasta. W końcu kto to słyszał, żeby papież tryskał? Przecież to niemożliwe. Woda sprzedawana jest w butelkach w cenie od 10 do nawet 50 zł, a chętnych na zakup nie brakuje. Warszawa. Na krakowskiej przedmieście reprezentacyjną ulicę stolicy w miniony czwartek wjechał swoim Lamborghini pewien nieroztropny 24-latek. Niestety chłop zignorował znak, który miał informować go o zakazie ruchu. Gdy zatrzymała go policja, postanowił udawać, że tak powiem, Greka i nieudolnie mówił tylko po angielsku. Policjanci jednak nie dali się zwieść, bo naprawdę mało który Polak mówi po angielsku tak, aby oszukać kogokolwiek, że nie jest stąd. Polak za swój wybryk dostał 5000 mandatu i dla równowagi 5 punktów karnych. Louvre, Paryż. Pewna staruszka rzuciła kawałkiem tortu w Monę Lizę, słynny obraz Leonarda da Vinci. Babcia pod obraz podjechała na wózku inwalidzkim, a po zatrzymaniu przez ochronę okazało się, że kobieta zdecydowanie umie chodzić i nie jest starszą panią, a młodym mężczyzną, który tuż po swoim rzucie za trzy zaczął krzyczeć do zgromadzonych, aby pomyśleli o ziemi. Co ma wspólnego obraz z przyszłością ziemi, tego już niestety babciochłop nie zdążył wytłumaczyć. Pani Mony nie udało się umorusać, bo chroniło pancerna szyba.
Dęblin. Dwie tamtejsze urzędniczki, Magdalena T. oraz zastępczyni burmistrza pani Grażyna M., właśnie usłyszały wyrok w tzw. aferze kiełbasianej. Panie w latach 2013-14, korzystając ze środków przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, kupowały sobie drogie wędliny. Panie na boczki, karkówki i karczki przeznaczyły łącznie 27 tysięcy nie swoich złotych. Strasznie dużo im za to grozi i nie mam czasu teraz tego wymieniać, także proszę sobie samotnie sprawdzić. Śmiało, śmiało, śmiało. Sport. Robert Lewandowski potwierdził, że chciałby latem odejść z Bayernu Monachium. Na konferencji prasowej przed meczem reprezentacji Polski zapowiedział, że jego historia z Bayernem dobiegła końca i dodał, że transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Być może już niebawem będziemy mieli okazję zobaczyć jedynego polskiego piłkarza w barwach Barcelony, choć mówi się również o tym, że zainteresowanie piłkarzem może wyrazić klub Iskra Stolec. Ukraina. Po pralce czy kocie przyszedł czas na jeszcze dziwniejszą grabież ze strony ruskich bandytów. Jeden z putinowskich żołnierzy ukradł pewnemu Ukraińcowi PlayStation 4. Plotka niesie, że po paru dniach okradziony otrzymał maila od złodzieja domagającego się hasła do konta. No, być może to fake, ale i tak poniekąd bawi. W miniony piątek, szanowni państwo, odbył się finał wyborów Miss Polonia. Podczas gali wyłoniono, jak to zwykle bywa, nową reprezentantkę Polski, którą została 25-letnia Krystyna z Białegostoku. O nowej Miss Polonii, czyli o 25-letniej Krystynie z Białegostoku, wypowiedziała się 70-letnia Krystyna z Wojciechowa, prywatnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, trudne słowo. Była polityk Prawa i Sprawiedliwości, była, regularnie wypowiada się, czy ocenia urodę innych, regularnie na przykład dogryza o rok, jedynie o rok młodszej od siebie pierwszej damie Francji, Brigitte Macron, sugerując, że jest piękniejsza. No i spoko, tylko ja bym na miejscu pani Krystyny uważał, bo pycha nie zawsze taka zdrowa, chyba że smaczna, a nie pycha. W każdym razie teraz nasza sałatkowa królowa stwierdziła, że nowa Miss jest nawet okej, ujdzie, ale ma za długie zęby. Prawie dobre, ale jednak zbyt długie, takie akuratne, ale nie Boże. No w każdym razie, szanowni państwo, o tyle dobrze, że pani Krystyna się o pani Krystynie wypowiedziała, bo przynajmniej jest pewność, że taki konkurs się odbył i ktoś go w ogóle wygrał. Nieopodal krakowskiego Wawelu, szanowni państwo, przy ulicy Stradomskiej powstał apartamentowiec Angel Stradom. Okazuje się, że wszyscy zastanawiają się, jak do tego doszło. No prawie, ktoś tam się zastanawia. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję zezwalającą na wzniesienie tego budynku. Problem w tym, że budowa zakończona, a część mieszkańców już do mieszkań się wprowadziła. Pieski na trawniki już robią, a dzieciaki wybijają szyby piłkami. Trudno zaakceptować fakt, iż w historycznym centrum Krakowa, które zostało uznane przez UNESCO za wyróżniający się w skali Europy i świata układ urbanistyczny, inwestycja zaprojektowana w sposób pomijający zasady zawarte w Karcie Weneckiej została wybudowana. No owszem, teraz po zakończeniu budowy sąd uchylił decyzję o zgodzie na jej rozpoczęcie, ale wcześniej ktoś tę zgodę wydał. Mam nadzieję, że jeszcze się państwo nie pogubili, bo ja już trochę tak, trochę, no, nie wiem co ja mówię. W każdym razie w 2017 roku zgodę na budowę wydał prezydent Krakowa, a podtrzymał wojewoda. To taka piękna historia, szanowni państwo, w której ktoś wypił piwo, a chwilę później dostał rugę za jego wypicie od barmana i oficjalną prośbę o bycie trzeźwym. No, niestety w takich sytuacjach często się ludziom po prostu, że tak powiem brzydko, ulewa. Nie można teraz, szanowni państwo, obciążać dewelopera, bo przecież uzyskał zgodę na budowę, ale mam nadzieję, że ktoś tam po łapkach dostanie, no bo jak to takie wygłupy. No, jak śpiewał polski wieszcz, jak do tego doszło? Nie wiem. No i kolejny raz chciałbym państwa namówić do wsparcia dzieciaków z Ukrainy. Jeszcze zanim przejdę do szczegółów, to chciałem odpowiedzieć na komentarz pewnej pani pod ostatnim odcinkiem, która głośno się zastanawiała, dlaczego nie pomagam polskim dzieciom. Szanowna pani, przed wojną pomogliśmy tutaj, witam, wielu dzieciakom, wielu zwierzakom i wielu osobom w kryzysie i w ogóle staram się naprawdę pomagać tyle, ile mogę i teraz, kiedy państwo ukraińskie zajęte jest obroną swoich granic i wypieraniem tych ruskich potworów, myślę, że to bardzo dobrze, że my akurat mamy taką możliwość, żeby im jakoś pomóc i korzystajmy z tego. A póki co nasze państwo, przynajmniej według polityków partii rządzącej, jest w wybitnej sytuacji ekonomicznej, więc powinno zadbać o naszych perfekcyjnie. Oczywiście ja nikogo nie zmuszam, ale jeżeli ktoś chciałby wesprzeć najmłodszych z Ukrainy, to bardzo zachęcam dziś. Zachęcę państwa, Boże, w jednym zdaniu tyle razy zachęcam państwa do wzięcia udziału w zbiórce szkoły podstawowej w Poznaniu, która przyjęła pod swoje skrzydła póki co 39
9 dzieci z niszczonej wojny Ukrainą. Jak wiadomo, dzieci wciąż przybywa, a pieniądze ze zbiórki mają zapewnić im i ich rodzinom zakwaterowanie, posiłki, ubrania, środki czystości, dodatkowe lekcje języka polskiego, aby dzieciakom było łatwiej w szkole. Bardzo Państwa zachęcam do wpłacania na zbiórkę i kurczaki. Serdecznie pozdrawiam całą szkołę podstawową numer 70 w Poznaniu, wszystkich uczniów z Polski, z Ukrainy, ich rodziców i nauczycieli. Zachęcam też Państwa do wysyłania odrobiny miłości im w komentarzach, a link do zbiórki zamieszczam w opisie tego odcinka. No i to już wszystko na dzisiaj, Szanowni Państwo. Bardzo Państwu dziękuję za to, że oglądaliście do końca. Zachęcam jeszcze raz do subskrybowania tego kanału, bo jak nie to... A dzisiejsze pytanie zadał użytkownik Mariot86. Co zrobiłbyś z budżetem 10 milionów dolarów? Już odpowiadam. Mówiłem w ostatnim odcinku, że nie powiem, ale może zdradzę odrobinę w najbliższym czasie na moim Instagramie. No trudno, takie jest życie, więc zachęcam do obserwowania Orlos Antos. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.